Fortuna Bieg co roku przyciąga zawodników z całej Polski i nie tylko. Są biegacze m.in. z Kenii, Ukrainy, Czech, Słowacji i Wielkiej Brytanii, w tym roku nawet z Nowej Zelandii. Podczas 10. edycji dopisała więc jak zwykle frekwencja, ale i pogoda. Dlaczego cieszyński bieg cieszy się takim zainteresowaniem? O to zapytaliśmy Zbigniewa Niżnikiewicza z Wydziału Sportu. Kochają ludzie może bieganie w dwóch miastach, po dwóch różnych stronach, w różnych państwach. Cieszyn, czeski Cieszyn. Trasa jest, myślę, na tyle atrakcyjna również i fajna, że może to akurat nie jest jedną z przyczyn. Mieliśmy również bardzo wysokie oceny, jeśli chodzi o całą społeczność biegową w poprzednich biegach. Jeśli się takie rozchodzą wieści, to myślę, że to jest dla nas plus wielki. O godzinie 10 rozpoczął się bieg młodzieżowy w różnych kategoriach wiekowych. W Fortunie po raz który? Trzeci albo czwarty. Były jakieś sukcesy? No, w tym roku pierwsze. W tym roku pierwszy sukces, jest taki udany bieg, w formie jestem. Dziewczyny, jak wam poszło? No tak, powiedzmy, że część pobiegłam, część przeszłam. Niby 2 kilometry, ale jednak męczy. No, mi się bardzo dobrze biegało, jestem z siebie dumna, bo cały maraton przebiegłam. Więc fajnie i no i dlatego się też zdecydowałam, bo zaczęłam ćwiczyć boks. W sumie nawet dobrze, bo poprawiłam wynik sprzed 2 lat, bo w zeszłym roku mnie nie było. A był jakiś taki trudny moment? No raczej już przy mecie już było gorzej. Zwolniłaś? No to znaczy przyspieszyłam, ale umierałam, dosłownie umierałam. No ja myślę, że mi dobrze poszło, to był też mój pierwszy raz właśnie na Fortunie. I jestem z siebie zadowolona. Z siebie bardzo dumna, bo jestem w pierwszej setce, nawet się biegło mniej niż 100 osób, ale jestem z siebie dumna mimo wszystko. Bieg główny wystartował w samo południe. Najlepsi, podobnie jak w zeszłym roku, byli zawodnicy z Kenii. Kołam się. Było dobrze. Mi też się dobrze biegło, przebiegłam w godzinę i 1 minutę. Miałam kryzys w 3 kilometrze, bo miałam dużą kolkę, ale i tak się nie zatrzymałam. A kolega jak biegł? Szybko. Ja od początku byłam pozytywnie nastawiona do biegu i tak też trzymałam do końca. Ja też miałem pozytywne nastawienie, że pobiję swój rekord życiowy i tak też się stało. Jestem z siebie bardzo dumny. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego OX.pl Marta Szymik.